Ten gracz jeszcze nie wie, co go za chwilę spotka. Na razie spotyka go ostrzał fireboli. A ja, jak widzicie, jestem najstraszniejszym skinem, jakiego w życiu widziałem w Minecraft. I jakby, jeżeli ten gracz mnie zobaczy, podejrzewam, że dostanie zawału serca. Ale zanim przejdziemy do całej akcji, to witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme, czyli w serii, gdzie trollujemy sobie graczy. A dzisiaj będziemy robić bardzo straszny troll na widzów w Netherze. Postaramy się sprawić, żeby w tym Netherze dzisiaj przeżył swój najstraszniejszy raz. Nie pozwoli mu tak łatwo wyjść, a będziemy robić dużo rzeczy. Bo jak widzicie, on już tutaj, kurczę, jest na krawędzi życia. Mam nadzieję tylko, że nie zginie przez te moby, bo tutaj cały czas walczy. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę koniecznie. Powiedzmy, że jak dobijemy jakieś 20 tysięcy łapek w górę, to niedługo też zrobimy jakiegoś strasznego trolla. A nasz tutaj widz, albo raczej ofiara, bo nie wiadomo w sumie, czy to jest mój widz, nie wiadomo, czy mnie ogląda, a jesteśmy na moim serwerze. W ogóle chciałbym wam przypomnieć, że IP do serwera macie w opisie, a w sobotę o 10 pojawi się oficjalnie piosenka Minecraft Extreme, więc wbijajcie o 10 na kanał, bo to będzie coś. Tiller też będzie tam śpiewał, więc no, wpadajcie. Ten widz na razie sobie wykopuje tutaj troszeczkę kwarcu. Z tego co widzę, to nie jest jakimś kozakiem, ponieważ no, co prawda ma jakieś tam diaksowe rzeczy typu kilo, no bo zresztą jak inaczej by się tutaj dostał, ale ma też żelazną zbrojkę, więc może być różnie. Na pewno nie będzie jakimś mega kozakiem, nie będzie kozaczył do mnie. Jestem ciekaw, co zrobi, jak zobaczy taką postać. Może zróbmy to w ten sposób. Teraz wyłączę sobie Vanisha i sobie centralnie za nim, na końcu. Zobaczcie, jak w ogóle wystaje tylko moja główka tutaj. Nie wiem, czy on się tutaj popatrzy, czy nie, ale na razie coś tam wykopuje, coś tam robi i chyba poszedł, ale spokojnie. Będziemy jeszcze kilka podejść. Podlecę, zobaczę, gdzie on tu wyszedł. Gdzie on jest? Halo? Panie widzu? Mam nadzieję, że on tu nie spadł. O nie, jest tutaj, co on robi? Zakopuje portal do Netheru. Okej. Okay. To jest o tyle ciekawe, że... O, czy on to usłyszał? Rozwaliłem portal. Rozwaliłem portal, teraz to odbuduję. Czy on zobaczy, że portal jest dalej włączony? Nie, ale usłyszał to. Usłyszał, że coś się stało. Dobrze wiedzieć, że ma włączone dźwięki, bo na tym też będziemy mogli wtedy polegać. My się naprawdę buduje po dziwacznych miejscach, ale dobra, wyłączę sobie Vanisha i stanę w tym miejscu. Stąd też mogę wyglądać strasznie. Uwaga, czy mnie zobaczy? Nie, nie zobaczy. Trzeba w bardziej oczywistym spocie jakimś stanąć, tak żeby po prostu nie było szansy, żeby nie zauważy. O, ja wiem. Na przykład tutaj, jak się obróci, to sobie wyłączę Vanisha, bo teraz się rozkopię glowstone. Uwaga. Dobra, patrzy się na dół. Ja jestem tutaj i się patrzę na niego, więc jak teraz patrzę do przodu, to mnie będzie musiał zobaczyć. Ej, czy on wpadł gdzieś? O nie, czy on mnie widzi? Czy on mnie widzi? Nie, on gdzieś tam biega. Patrzy się na mnie. Ucieka. Dobra, skoczyłem do lawy, teraz zaczął do niej podbiegać. Stałem się niewidzialny. Mangarynka napisała idź. I teraz patrzy na dół, a tutaj tylko i wyłącznie lawa. Aż sprawdza na czacie, czy przypadkiem nie przeżyłem. Widzę cię. Jak pisze w ogóle widzę cię, bo myśli, że jakby może to jakaś psychologiczna sztuczka i że wtedy się wyłoni i powiem, no dobra, no, no widzisz mnie. Ale nie, to tak nie działa. Zaraz przekonamy ją o tym, że sprawa nie jest taka do końca, jakby się mogło wydawać, lekka. Myślę, że to, że mam obsydian w ręce, powinno nas ukierunkować w to, że możemy robić coś z obsydianu dziwnego. Na przykład róbmy wielkie słupy jakieś z obsydianu. Nie róbmy krzyży, bo to już jest zbyt sztampowe, ale róbmy słupy, także potem ona już będzie wiedziała, że te słupy mają ze sobą coś wspólnego. W tym momencie ona sobie tutaj kopie, a ja wyłączam Vanisha, patrzę się na nią, popatrzyła się na mnie, schowałem się. No ale popatrzcie, jakiego ja mam strasznego skina, naprawdę, jak ja bym takie coś zobaczył, to bym chyba zawału dostał. Szuka mnie i nie znajdzie niestety. Niestety, mangarynka, to nie tak, jak ci się wydaje. Ona próbuje rozwalać ten słup. Co ten słup jej zrobił? Nie wiem, ale jeżeli na przykład bym gdzieś tutaj zrobił jakiś tunel, okej? Nie wiem, gdzie ona idzie. Dobra, nie, nieważne. Ona gdzieś schodzi na dół. Możemy też coś pospawnować. To zaraz. Ona próbuje wejść do portalu, żeby uciec, ale ten portal jest już wyłączony, a sama w niego murowała. To może być dla niej mindfuck. Jakby trzeba uważać na to, żeby żadnego portala nie znalazła i żeby nie uciekła. Ona cały czas widzi, że ktoś jest w tej okolicy, co ona. Że ktoś tutaj coś knuje i ją obserwuje. Zresztą wcześniej już nas zauważyła. Nie wiem, gdzie ona wchodzi, bo ona tak się rusza chaotycznie, że nie mogę przewidzieć w ogóle tego, w którą stronę ona pójdzie. Ale gdzie jesteś? Okej. Okay. Dobra, może się pojawię teraz tutaj. O, czy mnie zauważyła? Dobra, szybko uciekniemy stąd. Pyk, uciekamy i V. Jaki skin? Dobra, czyli napisała, zauważyła mojego przerażającego skina. Nie zabiję cię. Nie bój się. Okej. Okay. Może zrobię to jakiegoś parkura takiego? Chociaż, dobra, coś takiego zrobię? No, dobra. Nie wiem, co zrobiłem ani po
co, nieważne. Czy ona próbuje się do mnie jakoś dokopać? Gdzie ona jest? Ona jest tutaj, dobra, czyli wszystko wiadome. Najlepiej by było, gdybym pojawił się w takich miejscach, z których miałaby trudno do mnie dojść. Dobra, wylecie teraz tutaj za lawy. Teraz mnie będzie widziała, ale tutaj nie będzie mogła dojść żadną szybką drogą. Gdzie ona wchodzi? Okej, ona jest tam. Czy ona mnie zauważy? No, w sumie jakby jest duża szansa, że mnie zauważy. Tym bardziej teraz. Chociaż nie, dobra, poszła gdzieś tam dalej. Czy obróci się do tyłu i zobaczy, to jest za nią? Nie, w sumie wolałbym nie. Ale mógłbym na przykład stanąć tutaj. O, i to jest coś. Ona dalej widzi po kropce. O, rozgląda się, widzi mnie. I czy ona zaczęła teraz uciekać? Ona przestała do mnie biec, ona zaczęła uciekać. No i gdzie ona spadła? Ej, ona się pali w ogóle, co jest? Nie mam w ogóle... Okej, ona sobie coś je, przeżyła to. Jakby było blisko. Dziewczyna się prawie sama przeze mnie zabiła. Wiem, że tu jesteś. No, ja też wiem, że wiesz. Sojusz. No, to nie będzie raczej umowa, która by mnie interesowała. Gdzie ona teraz pójdzie? Ona pójdzie w tą stronę. Dobra. O, to już mogę na nią czekać tutaj, z tej strony. Wychyla się. Uwaga, czy ona mnie... Ona znowu mnie widzi. Popatrzcie, gdy jest przerażające. I zaczyna się cofać. By cały czas stał i się na nią patrzył. Jesteś straszny. Okej, dziękuję. Daj mi spokój. By cały czas stał tak. Bez żadnego słowa. Nie dam żadnej oznaki na cokolwiek. Czy ona po prostu zaczęła teraz uciekać? Tak, zaczęła uciekać. Ale ja tutaj cały czas stoję. Patrzy się, że nic się nie ruszam. Nic a nic. To na pewno jest frustrująca sytuacja. Wyjęła miecz. Soj. Dobra, podchodzi do mnie. Podchodzi, ale ja się schowam. Ja się schowam tak, żeby nie mogła mnie tutaj zauważyć. Ona jeszcze na magmę sobie weszła. I wchodzi na górę i widzi, że nikogo znowu nie ma. Co jest podejrzane? Może, myślę, że obsydian nie jest taką rzeczą mega podejrzaną w Netherze, ale może Jack Lantern to co innego. Inna para kaloszy. Czy ona się wkopała pod ziemię po to, by mnie znaleźć? Co chcesz? Nie, ona się chyba schowała pod ziemię po to, żeby się schować po prostu. Jakby nic nie mam. Okej. To jakby spoko. Weźmiemy sobie GM1 i postawmy tutaj dynię. Dobra, żeby zobaczyła tą dynię. Widzi tą dynię. Przecież tej dyni tutaj nie było. Wiem, że słyszysz. Dobra, tutaj będzie kolejna dynia za nią. I te dynie to już będzie jakiś taki świeższy motyw. O, teraz znowu pozwolę w tej dyni, jak się obróciła. Znowu tutaj jest. W tym samym miejscu. To mogło troszeczkę jak lag wyglądać. Masz niewidzkę. Aha, czyli taka jest jej teoria. Widzę, że masz niewidzkę. Okej, jakby raz zrozumiałem. Czy zespawnowanie Weavera w Netherze byłoby czymś za mocnym? Nie jestem nawet pewien, czy się do końca da. Ona chodzi i bije powietrze. Ona myśli, że mnie tak złapie. No dobra, niech myśli, co myśli. Rozgląda się dookoła i nadal mnie szuka. A co jakbym się teraz pojawił na tym moście, z którego ona przyszła? Czy ona mnie widzi, bo rozwala dynię? Tak, widzi mnie. I chyba nawet za mną będzie szła. Dlatego ja teraz w tym momencie się oddalam. Ona mnie goni! Ona mnie goni, słuchajcie! Ona mnie goni, dlatego ja się schowam gdzieś, nie wiem, do lawy wskoczę. Wskoczę do lawy. Wskakuję do lawy. Uwaga, widzi, że się palę? O nie! Na jej oczach skoczyłem do lawy. Napisała, umarłeś! Nie! To jest mocne, kiedy ktoś na waszych oczach do lawy wskakuje i dalej żyje. Co prawda, wytłumaczenia takich rzeczy jasne mogą być, bo można mieć przecież potkę na palenie się w lawie. Ale to jest creepy, nie? Kiedy ktoś centralnie przed wami wskakuje do lawy. Ona idzie gdzieś tam dalej. I wiecie, co będzie creepy dopiero? Creepy będzie to, że jak ona... Zaraz, powiedzmy, czy ona tutaj będzie na górę wchodzić? Nie, ona idzie tam dalej, dobra. Ja sobie wyłączę wanisza, gdzieś tutaj stanę. Nie, dobra, sąd mnie nie zauważy, nie obróci się raczej do tyłu. Ale creepy by było, kontynuuj, już powiem teraz to na pewno. Jeżeli zobaczyłabym w jakimś trudno dostępnym miejscu, tak żeby się sama zastanawiała nad tym, jak ja tutaj tak naprawdę się znalazłem. Dobra, jestem centralnie nad nią. Jakby mnie tutaj zobaczyła, to byłby mindfuck. Tylko nie wiem, co mogę zrobić, żeby coś na mnie spojrzała. Ona gdzieś tam do przodu. Dobra, to gdzieś przed nią, gdzieś z przodu się pojawię. Gdzieś tutaj już będę na nią czekał. Dobra, jestem. Gdzie ona jest? Czy ona tu idzie? Mam nadzieję, że tak. Na razie nie widzę, by się gdzieś tutaj wychylała. Napisała pomocy, jak zacząłem szukać. Aha, ona tutaj jest. Dobra, czyli tam nie doszła jednak. Ale tam jest ciekawy portal Netheru. Fajnie by było, jakby do niego podeszła. Później. Okej. Dobra, to ja tutaj będę dalej. Tutaj dalej jakby może pójdzie do przodu. To ja tutaj będę na nią czekał cały czas. O! Idzie! Nadchodzi! Zobaczy mnie za... Ona nie patrzy się w dół. Zaraz? Ona przebiega koło mnie. Okej, to trzeba zrobić inaczej, bo ja zaraz znajdę ten portal. Dobra, uwaga. I rozwaliłem go centralnie przed nią, jak widzieliście. To na pewno była gruba schiza. A mocniejsza będzie, jeżeli chwilę po tej akcji zauważy tutaj mnie. Mnie, czyli potwora numer jeden. Dalej pisze pomocy i dalej widzi, że jest słyszana. Portal znikł. Okej, to wygląda jak prawdziwe zjawiska paranormalne. Ma ktoś zapalniczkę? Czy ona wie, że tu jest czat w ogóle ograniczony? Dziwne bardzo. Ona dziś się wkopuje do góry w ogóle. Co ona tu? Aha!
Ona się gdzieś zakopała? Ona się zakopała ze strachu, co? Ale aż tak głęboko? Jakiego pierona w ogóle? Może zrobimy tak, że będziemy tutaj stali za rogiem. O, wychyliła się, zobaczyła, a ja się schowam. Dobra, tak żebym był dosłownie na pół sekundy widzialny. To ty przychodzi, a tutaj znowu ślepy zaułek. No cóż, dalej sobie to może tłumaczyć, że to podkraj niewidzialności. Wprawdzie podkraj niewidzialności nie działałaby chyba tak fajnie elastycznie, mi się wydaje. No tak, najlepsze jest to, że ona nie ma zapalniczki. A co ona robi? Czy ona próbuje odpalić ten portal jakoś? W jakiś sposób? Może zróbmy tak. Zespawnujmy tutaj coś nietuzinkowego. Na przykład zombie villager, czyli rzecz, która na pewno nigdy nie znalazłaby się w Netherze tak sama z siebie. Zespawnuje to gdzieś tutaj za nią. Dobra, czy ona to słyszy? Słyszy ty? O nie, on do niej idzie od tyłu. O nie, o nie. Czy ona to... O, zauważyła! Zaatakował ją, ale się musiała wystraszyć. Ucieka, dobra, nice. Trochę dziwne, że przynajmniej tak mi się wydawało, że ma włączone dźwięki, a teraz nie słyszała zombiaka za sobą. A może ja wiem co? Chciałem tutaj zbudować cmentarz, jak wam mówiłem, ale nie zdążyłem, bo już tutaj weszła. No jakby trudno, to się stało szybciej niż przypuszczałem, że może się stać. Czy jeżeli ona znajdzie, o, tutaj, tu, tak, w tym miejscu będzie grobowiec i tabliczka, sing, twój grób. Okej, okay. Ja teraz mogę się wyzbyć rzeczy. Ona powinna w tym kierunku zmierzać, no bo tak naprawdę gdzie ona ma indziej iść? Ona się tu chowa w ogóle. Okej, to ciekawie, a co jakbym, nie no, TNT nie chcę używać. Ale ja wiem, co mogę użyć. Dysku i jukeboxa, to jest to. To jest to. Popatrzcie, ja teraz zrobię klimacik. Uwaga, ona to słyszy. Uwaga, słuchajcie, co ona teraz słyszy. To jest przechlapane. Ona stoi po prostu jak wryta. Pomoc, jeśli mnie już, to pomóż mi. Daj zapalniczkę, dam ci mój miecz kilof. Ktoś mi dokucza. Ale już zaspamowała, zaraz mi zaspamowanie wyrzuci. Aż 5 razy to napisała. Ona zaraz stanie bana za spama, tak mi się wydaje. Znaczy nie ode mnie, ale wiecie. Okej, ona jest teraz widocznie spanikowana. Czekam, aż się przemieści dalej. Dobra. To teraz sobie wyłączę vanisha i stanę tutaj. Będę tutaj czekał na nią. I dalej te dźwięki w tle, które wcale nie są, jakby wiecie, umilające. Ona tutaj coś kopie? Co jest? Ona dalej spamuje tym samym. A co jakbym teraz na przykład lawę wylał za nią? Okej, wylałem lawę. Ona się stąd przecież zaraz wykopie chyba. Ona widzi, że lawa na nią płynie od góry. Czy ona się chce teraz wykopać do... O, dobra. To będzie to. Uwaga. Czy ja się palę? Tak, ja się palę. Ale dobra, ona teraz jej powinna zauważyć. Uwaga, patrzy się tam z powrotem, a tutaj, w tą stronę. Dawaj. O nie, jestem naprawdę ciemną postacią w ciemnym miejscu. Ale jak się rozejrzy, to na pewno mnie zauważy. Nie jestem aż tak daleko, żebym był niezauważalny. Co ona robi? Ona się w ogóle podpaliła jeszcze. Czy ona mnie widzi? Czy ona mnie widzi? Ona chyba mnie widzi. Tak mi się wydaje. Ona chyba mnie widziała i się cofnęła do tyłu. A żeby to zweryfikować, czy faktycznie miałem rację, to możemy po prostu zobaczyć. Dobra, pomóż, jeśli mnie słyszysz. Dobra, ale to zróbmy tak. Dobra, ja tutaj dalej stoję, w tym miejscu. Dalej tu jestem. Ona tam coś rozwala. No nie. Dobra, ona musi tu przyjść. Ona musi to zobaczyć. Ona... O, zauważyła mnie! Zauważyła mnie, bo aż się cofnęła od razu i wbiegła do ognia w ogóle. Co jest? Dobra, podejdę tutaj jeszcze raz. Jeszcze raz tu stanąłem. Dobra, zauważyła mnie, schowałem się. Ona mnie widzi. Ona wie, że ja tu jestem. I dochodzi do momentu, w którym spotyka swój grób. Jest tutaj napisane. Twój grób. A straszne by było, chyba jakbym nagle był tutaj za nią. I uwaga, jak ona się mi popatrzy, to ja po prostu skoczę do tyłu i nie zauważyła mnie, zauważyła mnie. Idealne to było. To było po prostu idealne. Czemu mi to robisz? Nie mam nic. Okej. Jak ona jest tam, to ja teraz jestem tutaj. Z drugiej strony. Ona nie, ona już chyba nie będzie drugi raz próbowała tam jakby lawy sprawdzać. O, ona mnie widzi. Ona mnie widzi. Ona widzi, że tu jestem. Ona macha w moją stronę. Wyrzuca miecz. Wyrzuciła tam miecz. Tam leży jej diamentowy miecz. Zobaczcie. I bierze swój kill-off. Okej. To jest niezłe. Teraz zrobię tak, że zniknę i uwaga. Przechodzimy, słuchajcie, do pewnego rodzaju kulminacji. Czyli wezmę sobie teraz zapalniczkę i zacznę podpalać tutaj wszystko wokół niej. Tak, żeby po prostu za nią się wszystko podpalało. Te jej rzeczy myślę, że będzie można wziąć. Uwaga. Wszędzie ma się podpalać. Nawet tutaj. Ona weszła sama aż do ognia. Dobra. Pyk. Wszędzie ogień. Wszędzie ogień. Żeby on się po prostu pojawiał w losowych miejscach totalnie. Patrzcie. I teraz ona wzięła te swoje rzeczy. Ona bije powietrze. Ona myśli, że ktoś koło niej biega na niebitce i to robi. Ale to się chyba za szybko
troszeczkę rozstawia jak na niewidkę. Teraz myślę, że sobie stanę tutaj. Pojawiłem się i ona, dobra, ona mnie widzi. I czy teraz coś do mnie napisze więcej? Stoi, patrzy się. Jest niezręczne spojrzenie. Powiedz coś. No nie wiem. No nie wiem. Czy jest coś, co mógłbym jej wyrzucić? Wyrzucę jej zapalniczkę. Ona się patrzyła w dół i od razu zniknąłem. Popatrzyła się w dół, popatrzyła się w górę i już mnie nie było. Powiedziała dziękuję. Czy ona teraz biegnie odpalić portal? Ona biegnie do tego portalu, który tam był. No tak, no tak, no tak. To ja tutaj muszę być chyba przed nią. Tak? Czy ona na pewno idzie w tą stronę? Tak, idzie w tą stronę. Dobra, to on do tego portalu droga prowadziła gdzieś chyba tędy. Dobra, to jest to. I teraz ja zrobię może tabliczkę. Sign, nigdzie nie uciekniesz. Dobra, żeby teraz zobaczyła, jak tutaj przyjdzie, że portal jest zniszczony, czyli że ktoś ją nakrył na jej planie. Tepnę się do niej. Ona idzie jakimiś swoimi wykopaliskami. Dobra, ona już tutaj doszła. Ona już tu jest. A ja szybko się tu pojawię. Dobra, widzi tą tabliczkę i widzi, że portal jest zniszczony, a jednocześnie ostatnia szansa na wyjście. Jest strasznie wkurzona. Czy ona mnie widzi, że tu jestem? Czy ona widzi, że stoję centralnie przed nią? Czy ona widzi, że do niej podchodzę? Nie wiem, ale stanę naprawdę blisko niej. Stanę ekspresywnie blisko niej. Uwaga, wanisz, zniknąłem za górą, wychodzi, patrzy się. Czy ona chce, co ona? Ona podpala tej wszystko w ogóle. Okej. Okay. Zrobimy sobie tutaj jakiś na przykład taki uśmieszek. Ej, ten uśmieszek jest naprawdę creepy. Popatrzcie. Ej, co jest? Ej, co jest? Ten uśmiech jest naprawdę straszny. Może damy glowstone na przykład? Wymienię mu oczy na glowstone. Dobra, czy ona widzi tą buźkę? Nie, ta buźka jest straszna, Max. Ta buźka jest taka jak moja. Ona zbiera obsydian, żeby samej zbudować portal do Netheru. Aha! O ty skubańcu! O ty skubańcu! Patrzcie, ona teraz to będzie chciała podpalić. Uwaga! Rozwalam to! Rozwalam to! Ona nie tepnie się stąd. Nie zrobi tego. Wytyfy! Aha! Ile by prób nie miała, tyle razy ja jej uniemożliwię to. Dobra, teraz ona próbuje. Próbuje to podpalić, a ja podchodzę tutaj. Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona jest? Czy ona gdzieś tu wpadła? Co jest? Mangarynka. Czy ona mnie teraz obserwuje? Włączę sobie vanisha. Aha, i dobra, dobra, dobra. Ona się dzisiaj podpaliła, więc zrobię tak. Vanish i czy ona się spaliła? Czy ona się spaliła? Mangarynka, mangarynka. Ona jest w szpitalu. Więc słuchajcie, fajnie by było, gdyby się okazało teraz na przykład, że ta postać jest nagle, popatrzcie, w oknie szpitala. Ej, to jest straszny Max. Ona patrzy na mnie, popatrzyła, zauważyła. To ty, to ty, to ty. I tylko teraz będę stał w oknie i się na nią patrzył. Admin, tu jest haker. Ona widzi, ona widzi. Ej, ale to wygląda strasznie. Stoję z takim uśmiechem. Zabiłam się, żebyś poszedł. Dobra. Niestety, to jest naprawdę straszne. Dalej do tej pory nic nie napiszę. Zabij go, ten straszny gość to haker. I teraz popatrzeć na niego, popatrzeć na nią i po prostu sobie pójdę. Zostawię ją. Jak gdyby nigdy nic. Ej, on mi pisze stój? Nie, to ona mi pisze stój. Dobra, czy ona widzi w innym oknie, że odchodzę? Nie. Tak, dobra. Czyli teraz oficjalnie mogę sobie powiedzieć, że ten troll dzisiaj się udał. Przypominam oczywiście najpierw o łapce w górę, a teraz tepniemy tutaj mangaryngę i jestem tutaj. Głupi serwer, a ja stoję centralnie koło okłoni. Ej, co ona robi? Ona skoczyła. Ona ucieka. Mangarynka, daj sobie pomóc. Mangarynka. Co jest? Czy ten troll się przenosi do normalnego świata? Co ona znalazła? Ruiny starożytnej świątyni. To jest, to wygląda jak miejsce, w którym mogłaby mnie spotkać, ale dobra. Biegnę za nią. Jestem za nią. I uwaga, co się teraz dzieje? Ona dochodzi do granicy mapy. I a ja idę cały czas za nią. Co ona robi? Ona spa... Ona się zabiła po raz kolejny. A... Trudny temat. Ogólnie trudny temat. Tepniemy ją tu po raz kolejny. Ten gość. Ten gość. Ej, dobra, ona mnie widzi, skacze. Ej, co się co? Ej, z nią jest. Ej, czy ona znowu zginie? Mangarynka. Czy ona ucieka do Netheru? Ona znowu to robi. Ona to robi, ja do niej podchodzę. Czy ona się tepnie na czas? Tepnęła się na czas. Dobra, ona się tutaj tepnęła do portalu, a ja znowu jestem koło niej i wpadła do la. Wiecie co? Ja z nią spróbuję pogadać po odcinku, bo widzę, że chyba troll poszedł troszkę za dobrze aż. Nawet ona nie czai, że to jest troll do teraz, jakby. Teraz już powinna czaić, że to jest troll, gdyby oglądała, więc... No może mangarynka nie ogląda filmów, ale trudno. Jakoś spróbuję jej później wytłumaczyć, dlaczego admin serwera straszy graczy. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo. Bo jutro o 10:00 na piosence Minecraft Extreme. Aha, jeszcze dzisiaj na drugim redditowym kanale. Link macie w karcie do najnowszego odcinka dzisiejszego. Cześć.